Kategoria biologia, ile jest płci? Ej, może w nowej awanturze to będzie i będzie odpowiedź, że tam 7 czy coś takiego. Oj, chłopie. Przycisz na randzie podgłos. Ile będzie nowych awanturowych kasy odcinków? No pewnie jaka oglądalność będzie, no. Klasycznie. Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Aby znaleźć się w gronie mistrzów naszego programu, potrzeba mieć doskonałą wiedzę, świetnie licytować i mieć także nerwy ze stali. To jest nasza recepta na sukces. A oto 12 bohaterów dzisiejszej gry. Są oni podzieleni na dzięki trzy drużyny po 4... Za 20 lat, witam. Siema, Giovanni. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Drużyna niebieskich to Robert Żurawski, student z Nowogródzca. Artur Niedzielec, dekarz Wrocławia, kapitan drużyny. Dekarz. Agnieszka Kogut, absolwentka liceum z Jaroszowa. I Bronisława Królikowska, studentka pedagogiki z Wrocławia. Nauczycielka, tak? To Wojciech Krzysiak, kreator ogrodów z niczym. Tomasz Rak, technik mechanik ze Skromowa. Kapitan drużyny Andrzej Kwaśny, handlowiec. Chciałem powiedzieć, jakby już zapytał, ile jest płci. Dobre pytanie, bo w nowej awanturze może paść takie pytanie. No i właśnie, co odpowiedzieć? Skromowa i Dorota Krzysiak, lektor języka angielskiego. O, Polsat na to. Drużyna żółtych to cała drużyna z Bydgoszczy. Leszek Świtała, chemik. Andrzej Grzegorzewski, elektronik, kapitan drużyny. Adam Grzegorzewski, student informatyki. I Dariusz Gluza, pracownik reklamy. Reklamy. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze. Nie wiem, Bart Tambor, ale witam. No było kiedy jakiś. A my witamy po raz czwarty w awanturze o kasę, po raz trzeci. Chyba zgodnie z prawdą odpowiedzieć. Grzegorz Krawczyszyn, Daniel Mikołajewicz. Trzeci raz? A, no tak. Piotr Lewandowski. Witam. Tak, tequila, no. Ale mieli powiedzieć, jak ktoś wygra, ile było. A nie powiedzieli. Witamy po raz kolejny w naszym programie. W sumie do tej pory zarobiliście 30... O co chodzi z tym programem, bo jestem mega boomer. Jakbyś był mega boomer, to już wiedział. Kłamczuchu. 1800 zł. Gratuluję. Panie Danielu, jak dzisiejsza forma? Tak jak zawsze. To znaczy? Wysoka. Czy zdążyliście już się dotrzeć jako drużyna? Tak, mamy swoją strategię już, której staramy się trzymać. W zależności od sytuacji, jaka w danej chwili jest, dopasowujemy się strategią do danej sytuacji. A czy zdarza się czasem tak, że macie to nie twoja ręka. Zdanie, na przykład na temat taktyki w licytacji? Rów ci się spocił? Taktyki nie, zdarza się na temat odpowiedzi, wtedy konsultujemy się, ale na temat taktyki raczej mamy ustalone. Witamy w grze i powodzenia dzisiaj życzę. Nasi mistrzowie w finale spotkają się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz czwarty zasiądą w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca. Jestem Żydem. Ale mi się morda drze dzisiaj. Niestety, ale według mnie awantura o kasę po jednym sezonie lub dwóch zniknie znowu. Dlaczego? Będzie jak ze streamami Sejmu. Na początku młodzi zafascynowani Hołownią oglądali i sabowali, a potem już im się znudziło. Tak samo będzie tutaj. TikToki niszczą... Czekaj, co jest? A, niszczą mózgi. Może tak być, masz rację. W sensie to zależy od tego, czy hype będzie, bo wokół Sejmu był, dlatego była oglądalność. I ludzie się fascynowali też dlatego, że duża frekwencja była na wyborach bardzo, bardzo głośno ogólnie było o tym wtedy. A teraz jest, no, już ucichło to. A z awanturą?
Może być nawet gorzej, bo awantura nie będzie na YouTubie lecieć na live'ie na za darmo, tylko na Polsacie w telewizji albo w necie, pewnie za paywallem. Więc to jest problem. W swojej loży nowej drużynie. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Telewizja to inna widownia? No tak, czyli jeżeli postawią na starszą widownię, to będą mieli może takich staruchów, jak co oglądają stare odcinki, ale młodzi wtedy nie będą oglądać. Tylko w sumie młodzi, czy oglądają telewizję jeszcze? No jak ja i wy. Czyli jak my. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Nie wiem, no nie wiem jak się to sprawdzi. Ja w sumie nie wiem jak teraz teleturnieje wyglądają. Wiem, że w USA jest masa teleturniej, tylko że tam wiadomo, większa widownia, większe pieniądze i nawet gówniane teleturnieje na siebie zarabiają. Ale awantura to jednak jest legendarny, więc może siądzie? Te pieniądze służą do licytacji, a ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii zaczynamy licytację i ta drużyna, która da najwięcej pieniędzy za pytanie, odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, Jak wygrywa telewizja? pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, wtedy pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest sześć pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się w finale z mistrzami, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czy dla niebieskich zasady są jasne? Tak. Na Tak. 10 lat A dla żółtych? obejrzymy. Też. Też. A dla zielonych? Też. Kto wygra dzisiaj? W takim razie mogę zaczynać. Losuję pierwszą kategorię. No dobra. Dawaj. Też. To samo studio, nie wiem. O, historia historia. Powszechna. Oj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ale ja dzisiaj przytulony. 400 po raz drugi i mam 500 do Oglądanie o płciach mnie zmęczyło. 700 zielonych, co dalej? 700 po raz drugi, mam 800 po raz drugi. Mam 1000 od zielonych, proszę. 1100 od niebieskich, 1100 po raz drugi, 1200 zieloni. Rzuci wam bank. 200 zieloni po raz drugi, 1300 po raz 1300, dziękuję. 1300 już mam po raz drugi, 1400 proszę. Żółty nie może wejść. 1500, dziękuję. 1500. Ej, to chyba w pierwszej rundzie się rozstrzygnie. 2 proszę, mam 2000 od niebieskich. 200, dziękuję. 200 po raz drugi. 200. Brodaty, chyba zielony. I po dramatycznej licytacji niebiescy kupili to pytanie w puli aż 8700 zł. Jeżeli Ale może odpowiedzą, źle będą powiedzą. Mieli tyle. Jeżeli się pomylą, Witam, Dzima, odejdą witam. Z gry. Jakie imię nosi święty, który w V wieku ewangelizował Irlandię? Patryk. Wątpię, że awantura zniknie z takiego powodu. No tak jak mówisz, Łukaszu. Tylko wiesz, no może nie być wyników po pierwszym sezonie. W sensie może być pierwszy dużo, drugi mało, bo już opadnie hype i tyle, nie? To wiem, no zobaczymy. Awantura i tak była krótko w swoim prime, no bo tam było ledwo 200 odcinków, nie? To nawet Kopert było dwa razy tyle. Był to święty Patryk. Święty Patryk? Kto tak zasugerował? Conor McGregor. Pani Bronisława, tak? Tak. Razem. Razem z panem Robertem? Tak. Słusznie. Dobra, to było łatwe. Tak, kręcę nową awanturę, no. Pakacie. No, w ostatniej chwili widziałem pani Bronisława, sobie wspomniała. Jest taki duży doping, czy przywieźliście swoich kibiców do nas? Nawet no, dziadek? Chłopie, ja żyłem wtedy, kiedy Patryk rozgwiazda.
700 zł wędruje na konto. Dziuma, ale Big Brother żył jakoś 5 razy dłużej niż Awantura o kasę. Panie Bronisławie, to jest problem. Ja wiem, że pani sobie przypomniała. A mimo to padła. Z głębi głowy tego świętego Patryka. W takim razie w nagrodę proszę zaprosić widzów na reklamy i poprosić, żeby byli z nami po do tej kamery. Więc dobre porównanie. W jakim języku? A w jakim pani może? Po rosyjsku mogę. Proszę uprzejmie. Oho. А теперь, дорогие телезрители, приглашаем вас на рекламную паузу и будьте с нами после рекламы. Не вспером. Tak, Jim, ale wiesz, nie chodzi o poziom kontentu, bo to nie jest TVP, że mogą puszczać 1 z 10 bez oglądalności przez 30 lat, tylko to jest Polsat, gdzie Awantury o kasę zdjęli dość szybko, mimo że kiedyś i tak była popularna. I nawet takie koperty, które nam się wydaje, że to gorszy teleturniej, miał 2 razy tyle odcinków co Awantura o kasę, więc po prostu chodzi tylko i wyłącznie o wyniki, nie? 1 z 10 ma oglądalność. No tak, ale gdyby nie 100 miliardów dziennie od rządu, czyli od nas, no, to by nie mieli pieniędzy na to. Nie wiem, Łukaszu, ale mam nadzieję, że się utrzyma awanturka. My znowu z wami. Bo byłoby pięknie. Fajnie było raz w roku sezonik chociaż, albo 2 razy. Pani Bronisławo. No, muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo wydaje mi się, że pani mówi bez akcentu. Dziękuję bardzo. Skąd taka świetna znajomość rosyjskiego? 17 lat mieszkałam w Kazachstanie. O, jest. No to może pani coś po kazachsku powie nam? Nie znam kazachskiego na tyle dobrze, żeby po kazachsku mówić. Chociażby 2 słowa. Dobrze, Kazachstan. To powiem tak. Menen atem bronia. To znaczyło? Czyli mam na imię bronia. Dziękujemy pani Bronisławo. Co pani robiła w Kazachstanie? Szpiegowałam dla Polski. Urodziłam się tam i skończyłam szkołę średnią. I potem przyjechała pani do Polski? Do Polski, tak? Na studia. I tu już zostałam. I bardzo no dobrze. I git. Przypomnę, daj na broń. Stan kont 8700 mają niebiescy, za nimi zieloni 3400 zł i żółci 2900. Gramy dalej. 50 punktów kanału odebrałeś? Mity i dzieje. Oglądalność milion to mało przy dość niskich nagrodach w 1 z 10? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy mało. Nie wiem, jaka jest oglądalność i czy milion. Ale wiesz, no jednak TVP nie musi patrzeć na oglądalność, to jest różnica. Polsat musi, TVN musi i tak dalej, no bo są jednak prywatne stacje. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Przecież milionerzy na przykład to chyba mieli z 5 powrotów, nie? Co chwila schodzili, wracali i się wszyscy cieszyli, bo Urbański dalej prowadził. Więc wiesz. 400 niebieskich, 500 zieloni, 500 po raz drugi, 500 po raz... 600! Mam 600 od żółtych, co dalej? Ja da radę, Łukaszu, wybacz. 700 po raz drugi, 800! Ile? 800! Ej, żółci będą grali? Znaczy niebiescy? Ej, niebiescy blokada! Już! Niebiescy pieprzeni. Witam, Czarek. Żółci grają wabank. Jeżeli im się uda, będą na drugiej pozycji. Jeżeli im się nie uda, wtedy pożegnamy ich w Awanturze o kasę. Przypomnę kategorię: mity i dzieje starożytne. Spójrzcie, panowie. Tak, tequila. Ej, mity i okur. Która z greckich bogiń jest Athena? Widoczna na ilustracji? Athena, nie? Athena. Tak, oparta o włócznie powinno być. Zobaczymy zaraz. Tempowite na Palas Athena, tak? Tak, ten poczekaj. Athena po prostu wystarczy. Włócznie powinna trzymać jej elitę. Ale powiedz tylko. Athena. Thor?
Odpowiadamy. Proszę bardzo. Naszym zdaniem jest to Atena. Tak jest! Ryzyko było duże, ale no, po dobrej odpowiedzi 4800 zł przychodzi na konto żółtych, są teraz na drugiej pozycji. 3000 więcej mają niebiescy, natomiast zieloni 2400 przynajmniej w tej chwili. 4 pytania do końca etapu. Mity i dziadek od razu wiedział? No tak, bo ja Witoma. Oho. Filozofia i religie. Mamo, nix, da. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham propozycji. Jak 300. Rukaszu. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz. Grajcie 400 niebieskie. 500 od niebieskich, dziękuję. 500 po raz drugi i 500 po raz. 600 od żółci. A niebiescy? 600 po raz. No czy żółci? 600 po raz trzeci. Ej, co się dzieje? Czemu oni nie grają? Boją się tej kategorii? Za bierność w licytacji, następnym razem będzie to obykara, obykara. Licytację wygrali zieloni. Na koncie tego obykara, pytania obykara, 1300 zł. Obykara. Chcę zobaczyć. Ile sakramentów uznaje Kościół ewangelicko-augsburski? Nie wiem, dupę, 3. Chrzest i małżeństwo. Interesuje nas zakup podpowiedzi. Tak, no taki plan. No ale wiadomo, że będzie podpowiedź 2, 3, 4, 5. 400. 200. Proszę. Dwa. Pięć. 3, 4. XD. Odpowiadam. Wydaje nam się, że jest to 2 sakramenty. Jakie? Chrzest i małżeństwo. I Eucharystia. 2. A bierzmowanie i tak dalej? Się nie liczy? Ale cały czas prowadzą niebiescy. 700. Tam nie ma. Za nimi żółci 4600, zieloni 2900 zł. 3 pytania do końca tego etapu. Ksiądz cię okłamał? Ale to nie był rzymski katolicki, tylko jakiś augsburski coś tam. Literatura polska. O Jezu. Rozpoczynam licytację, biorę nie po 200 zł od każdej drużyny i słucham propozycji. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi i 400. Mam 500. Mam 500. Rzuci 600. I 600 mam rozrzut od żółtych. 700 od zielonych. Quinto, z jakiego kanału to shot? Bo ty znasz te, znaczy ten język. 1100, dziękuję. 1100 po raz drugi. 1200, dziękuję. Czego byłem w szkole dobry? 1300 po raz drugi. Baban. Pagary. Na drugiej pozycji, z trzeciej na drugą i będą mieli już blisko do zwycięstwa. 5300 wtedy. Zobaczymy. Tyle jest właśnie w fuli. Natomiast jeżeli im się nie uda, będziemy musieli ich pożegnać. WF? A WF spoko był. Jakie imiona nosi para legendarnych protoplastów rodu Bohatyrowiczów w powieści orzeszkowej? A to literatura polska. Nic nie wiem. Bohatyrowicze na Niemnem. Jak Polak? Taki nick? Quinto? Tak, Rukaszu. Co to był z Jan Cecylia. Kebaba w szkole z plecaka? Grzybek i muchomorek? Proszę bardzo. Wydaje nam się, że jest to Jan i Cecylia. Tak jest! Tak jest! Znowu ryzykowna gra opłaciła. Witam, Mario. 5300 tym razem wytrójne na ich konto i tyle właśnie mają. Wyprzedzają ich niebiescy, ale niebiescy mają coraz mniejszą przewagę. Quinto, boję się tego szota. Na końcu jak na razie rzuci 3300 zł. 2 pytania do końca tego etapu. Jan i Pan. Aha. Jan i Pan, komu dzisiaj w mordę dam? Któremu byś w mordę dał z tych dwóch?
Podpowiedź. GTA. W tym momencie można kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszym ciągu gry. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie, no ale że to przeszło w tej gierce. Jan i pan. Ja. Zieloni 300. 300 po raz drugi i 300 po raz. Wiem, Mario, wiem. Plan się zgłosić mam. Ty rzuci karę dostaną chyba. Kara, rzuci kara. Proszę. Chcę to zobaczyć. Nowa animacja, widzowie. Easter egg. 5800 zł. Fifka. Kupnie podpowiedzi mają 4800, tylko 1000 zł mniej niż niebiescy. Natomiast pierwszy raz w historii Antyrokasę muszę dać karę za pasywność, bo już raz ja żółci nie licytowali, teraz po raz drugi jest to nowa animacja. Kara w naszym programie, 2000 zł kary. I przechodzimy do historii. Tak więc stan kont wygląda następująco. Niebiescy 5800 zł, zieloni 4800, a żółci nie... Żal im było 300 zł, to macie za swoje brudasy. Dzięki Michel za 18 lat, witam. Niestety tylko 1100. Dwa pytania do końca. Tego etap. Ale jak tu karę ładną. Nice. Gramatyka i ortografia. Dwa kano, ładnie poleciał. 200 zł od każdej drużyny. Nie spodziewałem się aż takiej mocnej kary, ale nice. 400 żółci. Żółci już. 4600 po raz drugi. I uwaga, kontynuuj licytację. Uwaga. 4600 po raz trzeci. Chodź, zieloni są tacy tempi. Ja nie wiem, co się stało z zielonymi. No właśnie. Patrzyłem na was cały czas. Nie, te cyferkiśmy zobaczyli. Przecież mieliście 4800 zł. Wystarczyłoby zagrać wabank, byście w bardzo trudnej, właściwie prawie byście wtedy wyeliminowali niebieskich. No bo żółci nie mogli, bo już byli przelicytowani. Ale co się stało nie zablokowali. Z zielonymi? Zagapiliśmy się. Właśnie nie zablokowali. Po prostu byłam... Poradzimy sobie. 5500 zł w puli tego pytania. Żółtych to pieprzyć. Oto pytanie. Jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika remiza? Jak? Co to w dupę znaczy? Jak? Dopełniasz to kogo co? Remiz? Co to znaczy remiz? Przecież remiza to jest remiza strażacka. To jest to miejsce na wsi. Na wsi. Co to jest remiz? Co to w dupę jest remiz? Bo ci zaragonga zapieprzy za wymyślanie jakichś słów. Kogo co remiz? GTA. Miało dużo to remiz. Możemy? Kupujemy remiz. Kupujemy podpowiedź. Chcemy kupić podpowiedź. Kapitan. Chcieliśmy podpowiedź kupić. Proszę bardzo. Remiz. 5500 w puli. Ile państwo wszystko proponują? 1200, moja propozycja. Nie no, jak będzie remis, to mnie popieprzy. Tyle, ile państwo mają na koncie. 800. A 1000? Dobra, energiku. Ale po co? 900, bo odpadniecie. I teraz proszę, aby również żółci, którzy twierdzili, ale że nie mają szans, doi. Spojrzeli na stan kont. Bo jeżeli niebiescy nie odpowiedzą, to znajdą się na trzecim miejscu, a wy będziecie już wtedy na drugim. Czy tak naprawdę nie jesteście na straconej pozycji? Jeszcze żółci się odkują po tym. Remizji, remizów, remis, remis. Boże! Te wszystkie są poprawne, tylko w innej odmianie? Odpowiadam. Proszę. Remis. Remis. Odpowiedź numer 4. Tak jest! Remis. O, neuronik się aktywuje. Wabank lecimy. Kara 2000, trzeba wabank lecieć. Ale cały czas prowadzicie. 5700. Za wami zieloni 4300 i tylko niestety...
700 zł mają żółci. Ostatnie bez sensu pytanie podpowiedź? Ja nadal nie rozumiem tego. Ortografia i to drugie to jest abstrakcja. Remiz. No i tam ci wezmą mi chłopy do finału z 5K. Pieprzone gówno. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci babak! Żółci babak! Aj, pieprzyć was w dupę żółtki. Tak, kółeczko. Żółci nie, zagrali a remake Assassin's Creed 2? Black Flaga ma być. Co tu wynika z tablicy punktacyjnej? Ponieważ żółci grają wabank, tym samym niebieskich wprowadzili do finału. Ale oni tu mają 5K, no. Taki finał, że szkoda, że wygrali. Nie wyspałem się, witam. Ale witam. Assassina kończymy dziś. Mam rozpieprzone godziny po tym Eldenie. A jednak niebiescy rzeczywiście mają swoich kibiców w studiu. Dobrze, dajcie państwo zagrać teraz żółtym. Oto pytanie. Pod jakim pseudonimem zasłynął w historii ksiądz Piotr Powęski? Ksiądz Robak. Nie mam pojęcia. Tylko jednego mam księdza w głowie. Jan Chrzciciel może. Też odpowiada? No, proszę odpowiadać. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Naszym zdaniem jest to Piotr Skarga. Tak jest! Ojciec Mateusz. Piotr Skarga. No, żałuję, że tak się potoczyły losy. Pieprzeć do domu, żółci. W naszym programie. Kary dostali bon. Żółci kończą grę, mając na koncie 1100 zł. Dziękuję bardzo. Tragiczny ranik mieli. Tragiczny. Ponieważ żółci zagrali wabank, wprowadzili tym samem do finału niebieskich, a więc zielonym dziękujemy. Państwo tak, kończą że grę, mając na koncie 4100 zł. Dziękuję bardzo. I tam. Natomiast z kwotą 5,5 tysiąca złotych w finale witamy niebieskich. Gratuluję. Bardzo dużo w tym odcinku przepalili, na dosłownie nic. Już jesteśmy w finale. No to była bardzo interesująca gra w pierwszym etapie drużyny niebieskich. Witam chyba w finale. Tak, myślę, że mogą dojść, ale jakie kategorie? Zależy jaka grupa biegowa będzie docelowa. Jak młoda, no to może e-sport dojdzie. Różnica jest 6800 zł. Może jakieś gry. Bywała większa w awanturze. A jak nie młoda, no to znaczy to samo będzie. Oczywiście cały czas trzeba być bardzo uważnym. Witam mistrzów, macie na koncie 12300 na wejście do finału. Jest szansa. Zależy jaka grupa to celowa będzie, no docelową grupą. Losuję pierwszą kategorię. XPP. Emotki na 7 TV. Przedstaw twarzą emotkę XPP. Historia Polski. Przedstaw AK-66 twarzą. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niemiecy 300. Niemiecy 300. 400. Zrób delfin. 500. 500. 600. 600 sobie. Zrób delfin. 700 po raz drugi. 700 po raz... Ty, może meby będą. Typu pokażą na ekranie. Właśnie najważniejsze jest to, jaka grupa docelowa, bo jeżeli młoda, to mogą być takie porypane kategorie typu memy, youtuberzy, gry, e-sport, ale jeżeli będzie docelowa grupa po prostu ludzie, którzy kiedyś oglądali awanturę, to mi się wydaje, że nic się nie zmieni, po prostu będzie to samo. 1300 zł wypłynitego pytania. Historia Polski, odpowiadają niebiescy. Dobry ziomek, ale oni mają ten serwis w internecie też. Jak nazwano konfederację, która dążyła do obalenia reform Sejmu Wielkiego? Kurde, jak to się nazywało? Targowica? Targowicka? Jakoś tak? Nie
Kamraci? Chyba Targowicka. Ludwiczek, ten od tego. Nie musicie państwo szeptać, to nie jest jakaś tajemnica. Tyle przepychania jeszcze trzeba. Barska. Jaka? Barska. Barska. Z Baru. No miasto Baru. Korona Polska, Grzegorz Braun? No, mal content, może tak być jak mówisz, masz rację. Więc duża szansa, że będzie nowe wszystko. Ile będzie kosztowała nas podpowiedź? Chyba ta Targowicka, czy tam Targowica, coś takiego. 300 zł. Ale zobaczymy. A za 200? Proszę. Za 200 tobie w dupę pocałuj. Nie. Nie. Barska, Targowicka, Warszawa. No przecież wiadomo było, że będą te dwie. Targowicka. Odpowiadamy, to była Targowicka. Oj. Dobrze, że pan Robert was przekonał. Targowica. No. No było, Dudek. Ale nie pamiętam, co to było. No, Gigachad Gierka, Assassin 2 dziś, no. Trochę podreferowali swój budżet, mają 5900, a mistrzowie 11700. 5 pytań do końca gry. Tak, po tym Assassin'e brałem udział w niej. Nie, ja walczyłem o niepodległość. Jeden na jednego. Proszę teraz, aby drużyny wybrały swojego przedstawiciela. Najpierw niebiescy. Ja pójdę. Pan, panie Arturze? Tak. Pan powiedział, że pan jest wujeczkę tylko niebiescy. Wujeczkę zrobiłeś na 100%? No właśnie, dużo ludzi lubi bardzo. A jednak, proszę bardzo. Dzięki Brutal Ninja za 12 lat. Nie, to jest 12 lat. Ale dziękuję bardzo. I w niedzielę paru, jutro prawdopodobnie bez streama. Proszę, panie Arturze, zielony, proszę, kto będzie reprezentował mistrzów? Do licytacji wyznaczamy pana Piotra. Do pojedynku, proszę. Witam dzieci, witam, a gdzie jest? To nie widziałem na czacie. Sorry. Jak jednak myślisz, że ty już 100% życia LL zrobiłeś, teraz dalej dajesz poradniki innym, jak przechodzić życie? Ja jestem reaktorem, ja tylko reaguję. Z konta każdej drużyny biorę po 500 zł do puli tego pytania. Za chwilę wyznaczymy. O Jezus Maria. Kategorię, proszę spojrzeć na ekran. Delfin. Panie dzięki, Arturze, dzięki. Jeżeli przegra pan ten pojedynek, kto będzie kapitanem w pana drużynie? Robert. Dobrze. Oto możliwe kategorie. Robercik odpoczywa, widzowie. Robercik odpoczywa na dole. Nie będzie chemii. A panu, panie Piotrze? Historia Polski. Skreślamy historię Polski. Panie Arturze, proszę bardzo. Historia sztuki. Nie będzie sad. Historii sztuki. I czego jeszcze nie będzie, panie Piotrze? Geografia świata. Nie będzie geografii świata. Mamy jeszcze tylko trzy Wędkart kategorie. Wędkart polski, proszę. Skreślamy? Ja pierdolę. I co skreślić? Wędkarstwo czy film światowy? Film światowy. Nie będzie filmu światowego. To i w sensie, bo masz kitę. Tak. Mogę tak to powiedzieć? Pan coś pamięta. Ma kitę, no. Czytam pierwsze. Pytanie. Kto wie, naciska przycisk. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swojej drużyny, a na konto drużyny wędruje 1000 zł. Jeżeli się pomyli, siada na ławce. Łowi Robert, no. Oto pytanie. Ile haczyków maksymalnie Pławek może mieć sztuczna przynęta? Co to znaczy? Jeżeli po minucie nie będzie odpowiedzi, obaj panowie wsiądą na ostrych. Ja nawet nie rozumiem pytania, widzowie. Dla mnie to jest... zostanie w puli. Ile haczyków to odległe może mieć sztuczna przynęta? Gumowa rybka. Po co z nią? Taka gumowa rybka, ile może mieć haczyków przy sobie? Nie wiem. A czemu to ma? Ale co to oznacza? To niektóre ryby to się łapie jakieś legendarne na więcej niż jeden haczyk? Jakąś rar rybę i tak dalej? Teraz mam pytanie na przykład do niebieskich. Czy ktoś z państwa wie?
Zapytam tylko, czy wiecie. Tak myślimy. Kto? Ile w nią nabijesz? Podejrzewam. Ja też. Pani Bronisława i pan Robert. A u mistrzów? Magika. Nie jestem pewny, ale podejrzewam. Koniec czasu, w takim razie... No może najpierw powiem, jaka jest odpowiedź. Zapytam pani Bronisławę. Myślę, że 6. A pan Robert? 6. A pan Grzegorz? 3. 3, tak jest, 3. Panowie, siadacie na ławkach rezerwowych. Ej! A, no tak, tak jest. Że dwóch siada, no tak. Bo, wiesz, lepiej, czas bo jakby ktoś kliknął i źle powiedział, to on siada, a drugi nie siada na ławce rezerwowej, więc w sumie tu się nie opłaca za bardzo klikać, jak nie jesteś pewny. No, to jest dość trudna konkurencja to jest. Spotkamy się tuż po nim. Szybo to kotwiczka? W ogóle co to znaczy? Ja nic nie ogarnę z rybołówstwa. Wędkarstwa. Oglądamy finał awanturo kasę. Niebiescy cały czas próbują nadrobić stratę, jaką mieli do mistrzów. Aha, 6-6. Było raz takie coś. Nic, olali to. Teraz strata jest trochę mniejsza. Dwóch uczestników siedzi na ławce rezerwowych. Drugi Dym powiedział, że nic nie było i luj. W puli do następnego pytania przechodzi 1000 zł. Cztery pytania do końca gry. No dobry ziomek, ta no jest presja wtedy większa, ale... Wiesz. Kategoria fizyka. Suchy pot, przed chwilą było wędkarstwo. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Witam, i słucham państwa. Niebieskie 300. Niebieskie 300, głośniej proszę państwa. Oj, 300, daleko jest. 400. Znaczy chyba dołoży im iść, jak będą grali niebiescy. 400 po raz drugi, 400 po raz. Nie słyszę pana. Niebieski 500, proszę głośniej. Chłopie, krzycz głośniej. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Co za śmiecie ty. Oby nie dołożył, bo grają jak totalne... Oczywiście warto było kupić to pytanie. Trochę dziwię się, że pan... Siadania nie zjadł? Słucham? Nie jesteśmy mocni z fizyki. Ale u nas nie ma kary za złą odpowiedź. Nie ma. 200 w puli. Bo 1000 zł było z poprzedniego pytania. Oto ono. Momencik, można zapytać, ile kosztowałby wykupienie o, wyrównanie z niebieskimi na suwa. To jest dobry zawodnik? Każdy jest dobry. Wyrównanie. Wyrównanie, mówię wam. Bezcenny nawet. No to tyle, co jest w puli. 200. A, mało. Nie. Tyle też. No ale bezcenny. 1000 złotych. Panowie, bezcenny. Powiedzieliście z nami. Ej, mało w sumie chcę, bo i tak mają dużą przewagę. Proszę bardzo, oto pytanie. Jak w fizyce określa się ciało obdarzone masą, którego rozmiary można zaniedbać? Co to w dupę znaczy, że można zaniedbać? RB i mamo? Chciałem podpowiedź bierzemy. Mhm. Wiesz? Chciałem podpowiedź? Jeszcze raz. Sugerujesz. Kanapka szkolna? Przejdę na samej puli pytania, nie? Energię. Tak, przejdę na następnej puli pytania. Mogę podpowiedź? Nie podpowiedziałeś. Mówię podpowiedź. Proszę. Nie wiem w ogóle, co znaczy to pytanie, widziałem. Żeby była chociaż jakaś ścieżka, trochę. Znajdziesz. Szynka z mięsem. Mięsnym? W mięsnym. Widzę, a mam do ciebie pytanie, jakbyś pisze że szynce w mięsnym. Co to znaczy pół kilo, znaczy pół kilo fymflu? Szansa na 12700. Co to znaczy? Proponujemy 60%. Nie interesuje mnie nic, dzięki, tylko Jamal. Jestem Żydem, chcę no więc napisał o mięsnym, to mnie ciekawi, co to Jamal jest. Jamal łowca rowerów dał na Goliborze 5 zł. Moja mama powiedziała mi dzisiaj, że jestem pieprzonym brudasem, a ja próbowałem jej wyjaśnić, a mymła. Że nie jestem pigmentowy. Pół kilo mymła, a nie fymflu. Co ty mówisz? Chamie? Każdy jest równy. Ej, pół kilo mymła. Pan czy to jest 700 zł? Co to jest? To będzie. Pół kilo mymła. Ja litery przedstawiłem. Proszę. Oto warianty za 700 zł. Odpowiedź została kupiona. Fymfel z innego zwierzęcia niż mymło. Bezwzględny.
punkt osobliwy. Ej, punkt urojony, jest coś takiego. Punkt materialny. Są liczby urojone, czy jakoś tak, to może to, co? Ale nie mam pojęcia, nie wiem co znaczy to pytanie nawet, jestem za głupi w głowie. Nigdy o tym nie słyszałem. Liczby mamona. Które? Tu będziemy strzelać przy tej wypowiedzi. Wydaje nam się, że jest to punkt materialny. Celnie. 3 mm. Punkt materialny. Nie ogarniam, bo nawet co to znaczy. 100 złotych trafia na konto drużyny mistrzów. W tej chwili mają równe 12 tysięcy, niebiescy 4 tysiące. Ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary. Punkt materialny nie jest obiektem istniejącym w rzeczywistości. Aha. Stosowanie jest przybliżeniem i uproszczeniem znacząco opisu ruchu danego ciała. Czyli też jest urojony, skoro nie istnieje, rel? 1900 zł. Losuję Lols. Kolejną kategorię. 3 na koniec. Ubu, ja nie wiem co to w dupę jest. Sport. Boję się tego. Oh, rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Słucham państwa. 300. 300 mistrzowie? Nie, słuchaj, podjadł. Czytałem z neta, ale nie znam tego. 300 po raz trzeci. Co się dzieje? Kara? Udzielam upomnienia drużynie niebieskich za wierność licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. 500 zł full. Kara to jest easter egg. W którym mieście rozegrano zawody jeździeckie na olimpiadzie w 1956 roku? Moskwa. 56 była olimpiada. 56. Nie, tylko nie musimy się nie zdobyć. Dajmy spokój. 500 zł idzie teraz. Mhm, na samym poli. Jeszcze zostały dwa pytania. Tak, olimpiada 56. Nie, to było. Ile kosztuje pół kilo mymła? Ty, co to jest mymło? I pół kilo mymła to drogo chodzi? Ile w PSC? W Rzymie? To ja nie wiem, ja co? Przez być może to było w Rzymie? Olimpiada była w Melbourne, ale z powodu zakazu wwozu koni do Australii zawody odbyły się w Sztokholmie. 500 zł przechodzi do puli następnego pytania. Przed nami jeszcze dwie kategorie do końca gry. Tyle co pół kilo salce tonu. Ale co to jest to mój mło? Kategoria fizyka. Ciężko. Czy lubię salce sol? Średnio. Jedziemy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Ale wiesz, dobry, to zjem. 400 niebiescy. Dobry. 400 po raz drugi. Czekam na mistrzów. Czekam na mistrzów. Nie, graj. 400 po raz. 500. Mam 500 od mistrzów. Co dalej? 600. Ile? 600. 600 od niebieski. 600 po raz drugi. 600 po raz. No ja znam to, aha, tylko co to jest? IRL mi było. 500 żeśmy odpuścili. 70 groszy? 600 zł odpowiadają niebiescy. No niestety, panie Robercie, nie można u nas siebie przelicytować. Tak, ale myślałem, że się przelicytowali. Jak w elektrotechnice nazywa się izolowany przewód nawinięty na korpusie? Kolejne popieprzone pytanie. To jest ta z indukcją coś. Ale jak ten przewód nazywa się? Sefka? Mymło. Podpowiedzi mają powodzenie dzisiaj. Tak, dokładnie. Za ile można było nabyć taką podpowiedź? Co powiem, co? Czy mogę na ławkę wywalili? Świetnie. Pierwsze. Tak, zgadzam. Nadpobudliwy był. Dzięki, Perce, za 15 lat.
Witam dziadek, jak mi ja stream? Witam. Kit, tylko ja nie wyspany. Oto cztery warianty. Ale no. Ogniwo. Assassin mnie rozbudzi. Dioda, Supron. Nie wiem, gadali się cewka, to wam ufam, ale nie wiem. Jest to cewka. Tak jest. Nie wiem, co to jest. 1600 złotych wędruje na konto. Czemu fizyka to jest? Mają teraz 5600. To była fizyka, niby? 11200 złotych. Losuje ostatnią. Cewka jest w biologii. Zjadłbyś pół kilo mydła? Mymła. Szkoda, że w Asasynie tacy mądrzy nie jesteśmy. W Asasynie. Tam się bije ludzi ukryciem ostrzem po ryju. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Jest też 300. Różne cewki. 400. 400. Czemu polskie 400. Seriale na końcu? Mam 600. Grak. 600 po raz drugi. Rozumiesz, że wyłączyłem Vanguard, gówno anti-cheat od Lola i mi wywaliło blue screena? I 600. Co to jest? Nie mam. Dead. Do Jareczka. Dobrze, 900. Mam 900. Mam 1000. 1000 po raz drugi. Dziewczyny chcą grać kapitanie. Bing czy link? Bing czy link anti-cheat? Kurczę, to szansa. 1100. Po raz. 1100. Mam 1100. Co ma to być sobie? 1200. Mam 1200. Vanguard robi screeny? To pan Robert. Czaj, co to jest ten Vanguard? Tak, 1300. Mam 1300. Co ma to być sobie? Nie, nie grałem od Snaydynkę, w bójkę gram. 1500 na modlistrzu po raz pierwszy. 1500 po raz. Nie, kartkę babie niech odda? Tak. A on niech wypieprza po pół kilo mymła do rzeźnika. A nie się za licytację bierze. Dwa i pół. No i co dalej? Przelicytują. Ale można zagrać w oba. On chce, żeby z zerem do domu poszli. Trzeci. Ty, on... A nie, bo on nie dołożył. No tak. Zastanawiałem, czemu on tak przyciąga. 2800 w puli. Pytanie wylicytowali mistrzowie. Oj, tragiczni niebiescy, no ale pieczka mieli na start. Spójrzmy na tak nie było szans. Oho. Jakżeś to zrobił, diable? Diable. Ty królu kazachstański szos, no jazda! No. Dokąd jechali? Jak brzmi nazwisko postaci, w którą wcielił się Witold Pyrkosz w Czterech Pancernych? Witold Pyrkosz wcielił się... Spokojnie. To nie mów. Żołnierz o nazwisku Wichura. Spójrzmy, jaka jest odpowiedź. Wichura! Gdzie? Ledwo dmucha. Ja, Wichura. Nazwisko takie. Wichura, tak jest! Ciężka sprawa, widzowie. O kurde, dźwięk spieprzyłem, wybaczcie. Dobra, panowie. Proszę teraz, aby wszyscy wrócili do swoich drużyn. Mam pytanie oczywiście do drużyn niebieskich. Czy państwo wiedzieli? Nie. Nie? Nie? Pani Agnieszko, też pani nie wiedziała? Nie. Pani Bronisława też nie? Nie. No to w sumie dobrze, że nie graliście. Jak ona może być na imię Bronisława w dupa? Mając na koncie 4300 zł. Dziękuję wam bardzo, gratuluję. Mymło istnieje, skoro ona się nazywa Bronisława i Luj. Przecież Bronisław jest imię. Tylko dzisiaj zarobili 12500, a we wszystkich waszych awanturach o kasę 44300 zł. I to wy zasądzicie po raz kolejny w losu mistrzów. Sławi Bronisław. Ty, nieźle wygrali, oni dużo wygrywają co odcinek. W końcu tam ci mistrzowie się trafili? Nie tylko przed telewizorami, ale także tutaj w studiu zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7443 w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia! Słyszę strzech! Szef!
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę